18 października w Narodowym Forum Muzyki odbył się bardzo ciekawy recital na skrzypce solo zatytułowany Sekwenca. Grał Janusz Wawrowski, a podczas koncertu wykonał 4 kaprysy Paganiniego, jedną bardzo piękną sonatę, drugą na skrzypce solo Grażyny Bacewicz, uważanej za naszą największą panią kompozytorkę, wspaniałą kadencę Krzysztofa Pendereckiego, świadczącą o jego ogromnym talencie. Penderecki jest czasami krytykowany za niekiedy dosyć prostą, tonalną muzykę, ale nawet jeśli jest to muzyka do filmów, na przykład do Katynia, i tak jest czego słuchać. Natomiast kadenca, no to jest Penderecki w pełni swoich sił. Był Eugène Ysaÿe, jeden z najbardziej sławnych wirtuozów skrzypiec z dawnych dni, który oczywiście też komponował utwory na skrzypce solo. I była wykonana jego 6. sonata E-dur. No i był oczywiście Luciano Berio, jeden z największych współczesnych kompozytorów XX wieku. I był jego utwór Sekwenca 8 na skrzypce solo. Był to bez wątpienia najtrudniejszy utwór tego recitalu. Wszystkie utwory były bardzo trudne. No i wykonanie wszystkich utworów robiło ogromne wrażenie. Oczywiście, jeśli interesujecie się muzyką klasyczną, nie do tego stopnia, żeby słuchać każdego wieczoru Berio na przykład, chociaż ja go osobiście bardzo lubię, to i tak na pewno kojarzycie kaprys numer 24 Paganiniego, który stał się jakby źródłem inspiracji dla wielu późniejszych kompozytorów, takich jak chociażby Rachmaninow czy wielu innych, na przykład nasz Lutosławski. Recital solowy Janusza Wawrowskiego odbył się w sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki, czyli w podziemiach, ale no jeśli żeście jeszcze nie byli w Narodowym Forum Muzyki, które ma jakby hasło reklamowe Przestrzeń dla Piękna, jest to dosyć dobre hasło, to musicie przyjechać chociażby po to, żeby je zobaczyć. To jest naprawdę świetna architektura, natomiast podziemia, gdzie mieszczą się sale kameralne, ale nie tylko tam, kojarzą mi się z architekturą starożytnego Egiptu, z takimi jakby świątyniami o bardzo ciężkich ścianach, ale robiących niesamowite wrażenie dzięki swoim wspaniałym proporcjom. Jako, że mogliśmy nagrać pierwszy utwór, akurat w tym momencie cały, gdyż kaprys de Dur Paganiniego nie trwa dłużej niż 5 minut, no więc dzisiaj skupimy się na twórczości Niccolò Paganiniego, który żył w latach 1782-1840, czyli w czasach, kiedy z klasycyzmu wykluwał się powoli albo szybko, w zależności od kompozytora, romantyzm. Paganini swego czasu był posądzany o konszachty z diabłem, co akurat było jakby dosyć oczywiste dla ducha epoki, która odrzucała szkiełko i oko na rzecz serca i uczuć. No, był to próg romantyzmu, więc znów się pojawiały duchy, diabły, demony, strzygi, różne aliny i balladyny. I no, w tym momencie właśnie taki diaboliczny, demoniczny skrzypek, demoniczny dzięki swojemu wielkiemu geniuszowi wirtuoza, działał na wyobraźnię słuchaczy z ogromną mocą. Z Paganinim wiążą się dwa mity, jeden prawdziwy, drugi nieprawdziwy. No, prawdziwym mitem jest to, że zainspirował on Lista, jednego z największych, jeśli nie największego, wirtuoza fortepianu, który zresztą też oczywiście nawiązywał do Paganiniego czasem, ale on nawiązywał akurat do wszystkiego, był bardzo płodny. No i dziękujmy Paganiniemu za to, co później tworzył Liszt, chociaż niektórych drażnią wirtuozerskie utwory z pierwszego okresu życia Liszta. Natomiast drugi nieprawdziwy mit polega na tym, jakoby we Włoszech nie istniała muzyka instrumentalna jako taka i wszyscy Włosi byli tylko i wyłącznie zafascynowani operą. Od czasów Monteverdiego co najmniej, czyli od początku tejże opery. Oczywiście Włosi byli i są na szczęście zafascynowani operą, chociaż współczesny rząd włoski obciął dotacje na opery, co skutkuje stałym niezadowoleniem u wielu Włochów. Wystarczy, że z nimi porozmawiacie. Myślę, że każdy ma coś do powiedzenia na temat ograniczenia dotacji na opery, które no, są jakby narodowym dobrem Włochów.
ciężko to sobie wyobrazić. My Polacy też lubimy operę, no ale nie aż tak jednak jak Włosi, może szkoda. Natomiast oczywiście to jest mit, że Włosi nie tworzyli muzyki instrumentalnej. Dziś odkrywa się różne utwory instrumentalne, różne nawet symfonie klasycystyczne Włochów z tego okresu, więc Paganini wcale nie był aż takim rodzynkiem, który błyszczał jako instrumentalista, a nie śpiewak we Włoszech u progu romantyzmu. Ale to nic nie szkodzi, był wielkim kompozytorem, którego dzisiaj się troszkę nie docenia. To znaczy nawet jego kaprysy stosunkowo rzadko się pojawiają na płytach, choć oczywiście się pojawiają i wcale nie tak często pojawiają się na koncertach. Natomiast o innych utworach Paganiniego, na przykład o jego koncertach albo o jego kameralistyce, możemy tylko pomarzyć, chociaż niektórzy skrzypkowie, obdarzeni dużą wiedzą i wrażliwością, uważają, że koncerty Paganiniego to nie jest tylko wirtuozerski show, ale to są bardzo dobre utwory. Więc cóż, być może kiedyś w Narodowym Forum Muzyki, myślę, że na pewno tak, usłyszymy też trochę koncertów Paganiniego. Janusz Wawrowski przybył na miejsce swojego koncertu w takim egzotycznym stroju, który mi się skojarzył najpierw z Indiami, ale moja współredaktorka upomniała mnie, że to jednak nie był indyjski strój, chociaż przypominający indyjską kurtę, ale raczej jakiś strój gruziński albo może nawet tajski, czyli jednak jakiś inny region, choć dość egzotyczny. To nic nie szkodzi. Wydaje mi się, że w takim jedwabnym, dosyć obszernym stroju dużo łatwiej się gra, bo skrzypce wymagają dosyć dużej fizycznej pracy, dosyć dużej swobody rąk i całego ciała, bo często gra się przecież całym ciałem. Całe ciało musi szukać punktu równowagi, aby to, co robi reszta organizmu ze skrzypcami, było dostatecznie dobra, aby ten dźwięk był nośny. Także wydaje mi się, że taki strój wbrew pozorom jest nie tylko egzotyczny, jakiego użył Janusz Wawrowski, ale też bardzo wygodny do grania. Samego Paganiniego zresztą posądzano o to, że ma jakąś mutację genetyczną, czy ogólnie mutację, i dlatego może grać tak wspaniałą, niezwykłą muzykę. Jego utwory spisano dopiero po jego śmierci, wydano je po jego śmierci, gdyż Paganini sobie robił notatki dla samego siebie, gdyż zakładał, że nikt inny w jego czasach nie wykona tych utworów. Tak były bardzo trudne i wirtuozerskie. No cóż, nigdy nie mów nikt, nigdy nie mów nigdy, tak bym powiedział, ale kto wie, może rzeczywiście jego utwory były absolutnie nieosiągalne w jego czasach do zagrania. Choć nie należy też ulegać mitowi dotyczącemu temu, że dawniej muzycy byli beznadziejni, a dzisiaj dzięki wspaniałej edukacji i nakładaniu się różnych ćwiczeń i tak dalej są doskonali, że to, co kiedyś wymagało niesamowitej wirtuozerii, dzisiaj każdy, nie wiem, absolwent trzeciego roku konserwatorium muzycznego potrafi zrobić. No cóż, później jak słyszymy starych nagrań z lat 20. na przykład, które rzekomo są słabsze technicznie od tych nowych, to dotyczy głównie skrzypków, śpiewaków i właśnie pianistów, to wcale ani trochę to nie jest gorsze od tego, co można usłyszeć dzisiaj, a czasem bywa lepsze. Oczywiście nie dotyczy to muzyki dawnej, bo ona zaczęła być wykonywana w taki bardziej stylowy sposób dopiero teraz. No cóż, Paganini de facto też prawdopodobnie doczekał się, ja jeszcze nie słyszałem takich nagrań, ale wykonywania jego kaprysów i być może też koncertów na instrumentach dawnych. Sam skrzypek Wawrowski od 2014 roku jest związany kontraktem z Warner Classics. Warner Classics słusznie wam się kojarzy też z innymi aktywnościami niż tylko wydawanie muzyki klasycznej, na przykład z filmami. Natomiast jest to label, który wchodzi bardzo mocno na rynek muzyczny. Wykupił wielkie archiwa, wielkie zbiory brytyjskiej firmy EMI, która miała jedną z najsilniejszych pozycji na rynku. Jeśli chodzi o Polskę, to kupił polskie nagrania, czyli w dziedzinie muzyki polskiej Warner Classic też ma największe zbiory. Natomiast sam Janusz Wawrowski został nominowany do nagrody Fryderyk w 2014 roku za swoją płytę Aurorę, gdzie było sporo Paganiniego. Ma w planach rejestrację albumów z BBC Symphony Orchestra oraz Stuttgarter Philharmoniker. Są to znakomite zespoły i ma przedstawić światu muzykę polską, znaną już, ale zawsze ją warto jeszcze promować, bo nie jest jeszcze aż tak znana, czyli koncerty skrzypcowe Karłowicza i Wieniawskiego, którego konkurs niedawno się zakończył. Obecny koncert był promocją nowej płyty, drugiej płyty artysty, zawierającej muzykę XX i XXI wieku,
Jest to płyta na skrzypce solo, właśnie Sekwenca. Taka jest nazwa tej płyty. Janusz Wawrowski jest też znakomitym animatorem kulturalnym. Od wielu lat jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali promujących muzykę polską. Za swoją wybitną działalność artystyczną i społeczną dostał nawet z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczenie zasłużone dla kultury polskiej. No i trzeba przyznać, że tego nie zobaczycie, bo mogłem nagrać tylko króciutki fragment, że w trakcie koncertu Janusz Wawrowski bardzo pięknie opowiadał o muzyce, którą zagra. Pięknie, dlatego że mówił ładnie, ale też ciekawie, mądrze, ale też na luzie. Znaczy nie było to takie patetyczne, bardzo jakby napięte opowiadanie o muzyce, tylko właśnie takie swobodne mówienie o czymś, co nam wszystkim jest bliskie. Bardzo mi się to podobało. No a jak sama muzyka? Być może myślicie sobie, że skoro dopiero teraz mówię o jakości grania Janusza Wawrowskiego, to może jest to jakiś problem. Nie, nie ma żadnego problemu. To był znakomity koncert, naprawdę znakomity. Na początku byłem troszeczkę sceptyczny, gdyż Janusz Wawrowski pokazał taką prezentację muzyczną, taką trochę zwariowaną, która z jednej strony mogła być fajnym żartem, ta prezentacja filmowa, ale z drugiej strony mogła oznaczać pewną pretensjonalność naszego wielkiego artysty, jak się później okazało, ale nie, nie, pasowało to do reszty. Po prostu nawiązywało to do idiomu wielkiego wirtuoza skrzypiec. Wraz z całymi zaletami, ale też wadami, prawda? Takiej gwiazdy instrumentu. Być może pierwszy kaprys Paganiniego, który był wykonany na koncercie, nie otwiera jeszcze bram do całości tego koncertu, ale mimo wszystko posłuchajcie go. Moim zdaniem skrzypek się trochę rozgrzewał, chociaż de facto rozgrzał się już w drugim albo trzecim ogniwie koncertu. Bacewicz była wykonana już w pełni sił artysty. No był to dźwięk ciekawy, inteligentny, ciepły, bardzo precyzyjny. Wykonanie tych wszystkich utworów po sobie wymagało ogromnej wyobraźni muzycznej i po części trzy z czterech kaprysów Paganiniego wydawały się tu jakby taką troszkę rozgrzewką, utworami stosunkowo prostymi na tle innych dzieł Berio, Izaj, Pendereckiego czy Bacewicz. Oczywiście jest to mylące, tak? Bo jak się wsłuchać w kaprysy Paganiniego, to do dzisiaj zachwycają w nich niektóre niesamowite, wirtuozowskie rozwiązania. No ale z pewnością dla artysty tego dnia największym wyzwaniem była sekwenca Berio, Luciano Berio. Zdecydowanie najtrudniejszy utwór, który wymagał rozłożenia wielu pulpitów z nutami, to znaczy dwóch, ale te nuty były jakby no, w takich dosyć długich rzędach. No i Berio zaczął swoją muzykę, swój utwór w taki dosyć trudny, wydający się być nieco topornym sposób, ale później przechodził do coraz bardziej logicznej formy, do której każdy, kto naprawdę kocha muzykę, powinien się przyzwyczaić, aby zrozumieć rozwój tej formy. To jest bardzo ważne w muzyce współczesnej, żebyśmy zaufali w pierwszych chwilach współczesnemu kompozytorowi, gdyż tak jak mówił Lutosławski, każdy współczesny kompozytor dzisiaj musi tworzyć swój własny język muzyczny, więc musi najpierw do niego wprowadzić nas, a my go nie znamy, więc na początku to jest trudne. Ale później, jak już nas wprowadzi, to wtedy zaczynamy się naprawdę dobrze bawić i nie tylko, zaczynamy podróż z naszą wrażliwością, z naszą wyobraźnią przez wspaniały świat muzyki. Ale oczywiście pamiętajmy, że Paganini w swoich czasach też szokował swoimi rozwiązaniami muzycznymi. Jego muzyka wcale nie jest tak podobna do innych utworów z jego epoki. Wcale nie jest oparta jakoś mocno na ariach operowych, co było wówczas standardem, co nawet Mozart czasem wykorzystywał, żyjący troszkę wcześniej przed Paganinim. Więc pamiętajmy o ludziach żyjących 200 lat temu, że być może byli jeszcze odważniejsi od nas, kiedy gotujemy się do słuchania na przykład kompozycji Berio.